No, jeżeli idzie o ochotnicze straże pożarne, to ja przypomnę, że w tym roku obchodzimy 90-lecie związku. To jest jedna z najstarszych organizacji, która przetrwała w Polsce, która kultywuje swoje tradycje i powstała ze zjednoczenia wszystkich ruchów strażackich wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Warto o tym wspomnieć właśnie w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I w 1921 roku powstał Ogólnopolski Związek, który przetrwał wszystkie trudne zawirowania historii Polski. Na początku ten związek, to jest bardzo ciekawe, skupiał około 3000 ochotniczych straży pożarnych i wtedy jak gdyby do tego związku wchodziła również ta państwowa straż utrzymywana przez państwo. Zaledwie to było 9 jednostek w kraju, resztę to były wszystkie jednostki ochotnicze. No w tej chwili, jeżeli idzie o nasze województwo, czy szerzej o całą Polskę, to mamy ponad 600 tysięcy strażaków, czyli największą organizację skupiającą tych ludzi, którzy chcą nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia. Natomiast na terenie naszego województwa małopolskiego to jest ponad 60 tysięcy strażaków i 1342 jednostki OSP. Czyli właściwie można by powiedzieć, że nie ma takiej miejscowości, gdzie by nie było jednostki OSP, chociaż jeszcze pojedyncze takie miejscowości w niektórych mniejszych gminach są. Zdecydowanie w takim razie jest to największy ruch wolontariacki, do którego od lat ludzie przychodzą, przychodzi młodzież, przychodzą ludzie, którzy są do końca życia. Czyli co przyciąga ludzi młodych do Związku Straży Pożarnej, do Ochotniczych Straży Pożarnych? Na pewno jest to tradycja, jest to też przywiązanie do munduru, są to tradycje rodzinne, ale myślę, że przede wszystkim to jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. I to jest to, co strażaków w sposób szczególny wyróżnia, że wtedy, kiedy inni śpią, wtedy, kiedy inni spokojnie pracują albo obojętnie przejeżdżają obok jakiegoś zdarzenia miejscowego, wypadku, znajdują się tacy ludzie, którzy chcą drugiemu nieść pomoc, bo po prostu to się musi mieć w sercu. Musi to człowiek mieć w sobie, żeby chcieć angażować się nieodpłatnie w działalność na wałach, prawda, przy pożarze, przy wypadkach, w uroczystościach kościelnych, w szkole, często przy jakichś akcjach związanych z ochroną środowiska. No, można by tu różne zadania wymieniać, bo paleta tych działań jest bardzo duża. Podczas zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tarnowskiego, który odbył się w Siężkowicach, wręczone zostały odznaczenia i medale za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczeni zostali złotym znakiem związku starszy brygadier Andrzej Mróz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Medalem imieniem Bolesława Chomicza zostali odznaczeni druh Adam Stawarz, druh Stanisław Gaworek i druh Bernard Karasiewicz. Złotym medalem po raz drugi za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony druh Wesołowski Andrzej. Takie oznaczenie dzisiaj się nie zasłużyć. Dziękuję za całą pracę. W imieniu prezydenta rządu działającego w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mam zaszczyt wręczyć medal po raz drugi. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji medalem za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej zostali odznaczeni druh Adam Stawarz i pani poseł Urszula Augustyn. Pragnę poinformować w międzyczasie, w czasie odznaczenia,
uznania i podziękowania. Poseł Urszula Augustyn jest honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynie. No, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na jeden najważniejszy fakt. Kiedy cokolwiek się dzieje, cokolwiek, to znaczy nie tylko kiedy są pożary, kiedy mamy do czynienia z powodziami, ze zdarzeniami drogowymi, z jakimikolwiek katastrofami, na które po prostu nie mamy wpływu, pierwsza i najważniejsza rzecz, pierwsze działanie, jakie jest wykonywane ze strony opinii publicznej, poszkodowanych, to jest właśnie szukanie pomocy u strażaków. Bo strażacy są łatwo dostępni, bo strażacy są bardzo szybcy, bo strażacy są świetnie wyszkoleni, bo dla nich udzielanie pomocy to jest pasja. Tak to widzę. Więc strażak jest tą osobą, która jest do pomocy zawsze przygotowana, chętna, nigdy nie odmawia, nie zastanawia się, nie sprawdza, jakie to zdarzenie, tylko zawsze wtedy, kiedy pomoc jest proszony, to on jest. Jest więc osobą bardzo cenną w społeczeństwie. Nie wiem, czy zawsze zdajemy sobie z tego sprawę i czy zawsze odpowiednio strażaków wynagradzamy, nawet w sensie oddawania im należnego szacunku. Staram się pracować już drugą kadencję, teraz będę trzecią w poselskim zespole, parlamentarnym zespole do spraw straży pożarnych. W ciągu 4 lat naszej ostatniej kadencji nakłady na OSP zwiększyliśmy 4-krotnie. Jasne, że nie mamy, że to nie my te pieniądze dajemy, ale to my współpracujemy z ministrami odpowiedzialnymi i z zarządem krajowym w taki sposób, żeby można było, dobrze argumentując, te fundusze, które na OSP idą, jak najbardziej powiększać. Strażacy działają jeszcze na polu edukacyjnym. Dwie są takie grupy społeczne. Harcerze, którzy dzisiaj może są troszkę mniej aktywni i mocno nad tym poleje, i strażacy, którzy w przepiękny sposób młodych ludzi, młode pokolenie przyjmują do szkoły życia. Bo to jest prawdziwa szkoła dyscypliny, charakteru, lojalności, solidarności, obowiązkowości. A to jest przepiękna szkoła, która przygotowuje do tego, żeby sobie w życiu w każdej sytuacji poradzić. I za te działania strażakom jestem szczególnie wdzięczna. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podkreślał, iż funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej bez ochotniczych straży pożarnych byłoby w dzisiejszej Polsce niemożliwe. Mówił również o konieczności szkolenia i doposażenia OSP w zakresie ratownictwa pożarnego i jak najlepszym doposażeniu i zagospodarowaniu budynku. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej to jest rzecz, która wręcz jest, bez niej nie można po prostu funkcjonować. Państwowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zawodowych strażaków w Polsce jest około 300 tysięcy, natomiast strażaków ochotników czynnych to jest kilkaset tysięcy. Nie da się w każdej miejscowości zbudować zawodowej straży pożarnej. Po prostu to byłoby ekonomicznie nieuzasadnione i bardzo, bardzo drogie. Stąd bardzo dobrze istnieje takie stowarzyszenie, które organizowane w odpowiedni sposób skutecznie niesie pomoc osobom potrzebującym. My strażaków ochotników szkolimy, pomagamy im się wyposażać, dysponujemy do działań, kierujemy działaniami, a oni odwdzięczają się właśnie tą społeczną pracą na rzecz społeczeństwa, na rzecz obywateli. Nie trzeba daleko sięgać wstecz, wystarczy przypomnieć sobie powódź ubiegłego roku i w każdej migawce w telewizji, nie było migawki w telewizji, gdzie by na wałach nie było munduru strażackiego. To właśnie ta organizacja ochrony przeciwpożarowej, czyli tego nerwu, czyli Państwowej Straży Pożarnej i olbrzymiej rzeszy ochotników, którzy wspierają, działają, ratują, chronią. A są już bardzo nieźle wyposażeni, szczególnie te jednostki, które mają należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli te, które szczególnie szkolimy, doposażamy i dysponujemy, to te jednostki niejednokrotnie wykonują te same zadania, co Państwa Straż Pożarna. Przykład ratownictwo medyczne, kurs ratownictwa medycznego dla strażaka, czy ochotnika, czy zawodowca jest jednakowy. Wyposażenie praktycznie to jest dokładnie to samo. Część tego sprzętu oczywiście jest starsza, bardziej wyeksploatowana, bowiem dostając sprzęt od nas, ten, który już wycofujemy z eksploatacji, ale w dalszym ciągu sprawny technicznie, ale coraz więcej kupują nowych samochodów. Jednostki straży pożarnych ochotniczych są dofinansowane za swoją działalność z budżetu państwa. W tym roku dotacja dla jednostek krajowego systemu to było 74 miliony w skali kraju, plus dotacja na wszystkie jednostki z MSW 36, czyli ponad 110 milionów złotych zostało przekazane do straży pożarnej na zakupy sprzętu, bo to na nic innego nie idzie, tylko na sprzęt, umundurowanie ochronne, tego typu
wydatki są realizowane. Można powiedzieć, że w Małopolsce te środki wyniosły 5 400 000, a łącznie z udziałem własnym jednostek, czy gmin, samorządów, dotacji z różnych funduszy, zakupy jednostek krajowego systemu w tym roku zamknęły się kwotą 16 000 000 zł, czyli z 5 milionów zakupy za 16 milionów. To jest ewidentny skok jakościowy wyposażenia, bo dla przykładu kupujemy 21 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Każdy około 600 tysięcy złotych. To pokazuje, jak ta straż pożarna się zmienia. Bo ochotnicza straż pożarna ma to, co jest najważniejsze. Ma ludzi, ma zaangażowanych członków druhów, którzy poświęcając swój prywatny czas, czas, który mogliby poświęcić rodzinom, poświęcają czas dobru publicznemu. Za to należy ich cenić, dziękować, bo zawsze, kiedy będą potrzebni, staną na wysokości zadania. Tak, zarząd powiatowy, oddział powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej dzisiaj przede wszystkim dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali w ciągu ostatnich 5 lat, pracowali w zarządzie, pracowali w prezydium, którzy prowadzili te wielkie akcje powodziowe i z regionu powiatu wspierali te działania, które były prowadzone również na szczeblu wojewódzkim. Tutaj myślę, że musimy powiedzieć, że zwłaszcza w terenie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, te działania były bardzo intensywne i tutaj te straty powodziowe były w różnych terenach. Mieliśmy tutaj do czynienia z jednej strony z taką typową powodzią, jak jest wylewanie rzeki w rejonie Powiśla Dąbrowskiego, ale również trochę z taką inną filozofią powodzi, bo to są tak zwane powodzie stokowe, gdzie bardzo duży opad wody w ciągu kilku godzin powoduje wyzbranie malutkich potoków i to jest bardzo trudne do przewidzienia, ale również bardzo trudno do prowadzenia jakiejkolwiek akcji powodziowych, gdyż nurt tych rzek jest bardzo silny, bardzo trudny i tutaj przede wszystkim strażacy muszą wykazać się no, niezwykłym doświadczeniem, ale również bardzo dobrym wyposażeniem. Kolejne lata, to myślę, że proces trochę przemodelowania tej straży pożarnej. Dzisiaj już obserwujemy, że strażacy bardzo często, z którymi wiążemy gaszenie pożarów, to już nie są ci strażacy. Strażacy dzisiaj ochotnicy to również ci, którzy pierwsi są przy zdarzeniach drogowych i gdybyśmy analizowali częstotliwość wyjazdów, to z pewnością o wiele większa ilość jest wyjazdów do zdarzeń drogowych, aniżeli do typowych pożarów, do typowych zdarzeń. Dzisiaj jadąc właśnie do tych zdarzeń muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt, ale również muszą się odpowiednio tym sprzętem posługiwać. Tutaj inwestujemy w dużej mierze w szkolenia, w zakup nowoczesnego sprzętu. My również jako samorząd województwa małopolskiego, ale również strażacy ochotnicy muszą przemodelować swoją działalność, swoją pracę. Tak samo również w kontekście tego bezpieczeństwa powodziowego, że dzisiaj już nie wystarczą łopaty, worek, piasek, że dzisiaj to są przede wszystkim nowoczesne sprzęty, nowoczesne agregaty pompowe czy nowoczesne sprzęty do ewakuacji ludności, z którym w ostatnich latach mamy bardzo również często na terenie województwa małopolskiego. Od niedawna, bo od 2 lat, ustawa nam pozwala jako samorządowi powiatowemu dofinansowywać działalność ochotniczych straży pożarnych. Prowadzimy od tych 2 lat bardzo szeroko zakrojoną akcję doposażania straży pożarnej. W każdego roku w budżecie przeznaczamy około 150 tysięcy złotych na dofinansowanie straży pożarnych. Oprócz tego po powodzi 2010 roku weszliśmy w taki program doposażenia straży pożarnych w sprzęt, który jest potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczej. I to zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotników. Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się o poduszkowiec i o amfibię. Natomiast ochotnikom zakupiliśmy wiele pomp wysokiej wydajności, jak również 2 ładowarki mechaniczne do worków z piaskiem. Podczas zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych delegaci, którzy przybyli na zjazd, wybrali nowy zarząd. Prezesem na kolejną kadencję został Kazimierz Sady. Dzisiaj na posiedzeniu zarządu, pierwszym posiedzeniu zarządu powiatowego, zarząd powierzył mi funkcję na kolejną kadencję 5-letnią pełnienia funkcji prezesa. Nie ukrywam, że jest to trudne zadanie, które przed nami, przede mną i przed całym zarządem postawiono, bowiem wyzwań dla ochotniczych straży pożarnych w terenie Polski Południowej, a szczególnie w naszym powiecie, jest bardzo dużo. Jest nas
prawie 7 tysięcy członków. To jest ogromna armia ludzi, która służy społeczeństwu temu i myślę, że podstawowymi działaniami na następną kadencję to jest utrzymanie tego, co do tej pory robiliśmy, czyli dobrze służyć ludziom, wypełniać obowiązki jak najlepiej, podnosić swoją gotowość operacyjną, wyszkolenie, doposażać się w sprzęt, tak abyśmy zawsze profesjonalnie, na czas, zawsze zdążyli tam, gdzie ludzie będą nas potrzebować i wzywać.